Mam nadzieję, że będzie to doskonałe miejsce do tego, aby nawiązywać wzajemne relacje o charakterze gospodarczym, wymieniać się doświadczeniem, ale także, aby kreować naszą wspólną przyszłość w tych bowiem relacjach. Zarówno województwo podkarpackie, jak też nasi sąsiedni z Ukrainy i Słowacji niewątpliwie mają ogromne doświadczenie, którym bardzo chętnie będą się dzielić. To wydarzenie towarzyszące Forum Europa-Ukraina cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bo w pierwszej edycji było niespełna 60 wystawców, a teraz mamy już 120 przedsiębiorców, którzy chcieliby się tutaj w Rzeszowie na Forum Europa-Ukraina zaprezentować. Ja bym chciał wszystkim bardzo, bardzo podziękować za taki znaczny interes do dzisiejszej wystawki. Це підтвердження тому, що ми не тільки розмовляємо про співпрацю, а пробуємо організувати практичне. Я всіх щиро запрошую відвідати стенди як українських, так і польських виставців. Сподіваюсь, що виставка принесе всім хороші знайомства, хороші контакти. To ważne, aby te wszystkie rozmowy, dyskusje o gospodarce, o polityce, o sprawach samorządowych, o sprawach rozwoju regionalnego, transgranicznego były wypełnione konkretnymi przykładami współpracy, a właśnie to nam zapewniają targi wschodnie. Cieszę się bardzo, gratuluję, witam wszystkich wystawców z wielu krajów Europy. Przede wszystkim z Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii. Mamy gości też z Niemiec, także faktycznie jest to duży, duży wymiar międzynarodowy tego wydarzenia targowego. Trzecia edycja Targów Wschodnich została w tym momencie otwarta. Zapraszamy.